co mi się tutaj podoba najbardziej, że na jakimkolwiek bliźnie był zadupiu, wszędzie są zrobione studnie głębinowe, także nawet nie trzeba nic do picia z sobą brać. Woda jest pitna, bardzo zdrowa, bogata w minerały. Można ją spokojnie pić. Moi drodzy, dzisiaj odwiedzimy bardzo stary domek, właściwie rozpadający się już, jest mega niebezpiecznie. Postaram się wam pokazać jak najwięcej, ale oczywiście najważniejsze, żeby nic się nie stało w ten czas. Także zapraszam was na moją kolejną wyprawę. Chodźcie. Wejdziemy do jednego z pierwszych pomieszczeń. Jak widać, brakuje już ściany w nim. Wszystko jest tak przegnite, że dom zawala się pod własnym ciężarem. Zostało trochę szkła. Na samym wejściu już kieliszki przygotowane chyba dla mnie. Zobaczcie, jak wygląda na zewnątrz. Wszystko wokół jest zarośnięte. Tak wyglądają ściany, całe spróchniałe. Dlatego muszę być bardzo ostrożny. Wszystkie deski są przegnite. Wejdziemy teraz do drugiego pomieszczenia. Tutaj mamy jakieś drewniane szafy. I całkiem fajny piec. Bardzo duży, najprawdopodobniej do pieczenia chleba. Tutaj ładne rysunki ludzi pracujących na wsi. Tu jakieś mosiężne naczynie. O, i kasety się trafiły. Sunshine Melodies. Nie znam. Miseczka, jakieś łyżeczki ciekawe. Głośnik. Tutaj mamy coś ciekawego. Reinfeld. O, mamy tu nawet łoka. Najprawdopodobniej by właściciel gotował na nim, albo został tu przyniesiony w późniejszym czasie, bo dom wskazuje na to, że jest bardzo stary.
jeszcze kilka kaset. Tu już mamy domy. Zobaczcie, jaki krzyżak. Mamy tu piwnicę, ale zostawimy sobie ją na sam koniec. Wejdziemy teraz do góry. Zobaczcie, jaki licznik. Szczerze, takiego jeszcze nie widziałem. Korki. O, tutaj widzimy zawaloną część domu. Wszystko spadło na dół. Trzeba być tu naprawdę ostrożnym. Kawałek cegły. Pomonto. Zobaczcie, jak to wygląda. Wszystko wisi mi nad głową, także muszę naprawdę uważać tutaj. Dziura w podłodze świadczy o tym, że jest naprawdę niebezpiecznie. Deski są przegnite. Z tyłu widać jeszcze stodołę. Spróbujemy później tam zajrzeć, o ile będzie możliwość. O, tu mamy łóżko. Wejdziemy do kolejnego pomieszczenia. Tutaj widzimy kolejne łóżka. Najprawdopodobniej jakaś zwierzyna wyciągła już siano. O, tam mamy jakiś ciekawy mebel. Najprawdopodobniej ładna komoda. Zauważcie, że blat jest z marmuru. Rzekłbym, że na bogato. Tu mamy drewnianą szafę. Idziemy na strych.
O kurde. Strych wygląda chyba najgorzej. Zobaczcie, że jedna z belek, która trzymała cały dach, już pękła. Skoro taka gruba belka pękła pod ciężarem dachu, nie wiem, czy dobrym pomysłem będzie wchodzić wyżej. Zobaczymy tylko z wierzchu, jak to wygląda. Nie chciałbym, żeby to wszystko runęło. Tu mamy jakąś metalową szafkę. Być może na narzędzia. Zauważcie, że komin również runął. Nie ma tu chyba nic ciekawego, dlatego powoli będę schodził na dół. Sprawdzimy jeszcze piwnicę tylko. Ul? Koło zapasowe na samym wejściu. Dość mrocznie tutaj jest. Boiler 75 litrów. Piwnica również nie ma żadnych skarbów. Szkoda. Dobra. Wejdziemy na górę z powrotem. Tutaj mamy tą stodołę. Spróbuję się tam dostać za chwilę. Jesteśmy w części gospodarczej. Mamy tutaj dwa wozy drewniane. W zasadzie niewiele wyposażenia tu zostało. Jakiś kawałek sań. Tu mamy te wozy, o których wspominałem. Całkiem fajne. Drewniane koła. Jakieś metalowe elementy. Tutaj już wszystko zawalone.
więc raczej wchodzić tutaj nie będę. Dzisiejszej wyprawy to będzie już koniec. Wiem, że troszkę krótki film. Pokazałem wam tyle, ile mogłem. No niestety, dom to jest totalna ruina. Najprawdopodobniej niebawem się zawali i nic nie pozostanie po tym domu. A ja lecę dalej, bo przede mną jeszcze bardzo dużo kilometrów. Jestem na wyprawie rowerowej, więc trochę to potrwa. Na razie, widzimy się znów za tydzień. Trzymajcie się.